Inżynier automatyzacji testów, Test Automation Engineer, wersja 1.0. Pytanie 39. Pytanie za 3 punkty, czyli K4 na przeanalizowanie scenariusza i wyrobienie sobie zdania na temat tego, na temat sytuacji i wybranie poprawnej odpowiedzi. Jakie to mamy pytanie? Pytanie właściwe to jest, w jaki sposób należy zaktualizować rozwiązanie do testów automatycznych, czyli będziemy mieli jakąś sytuację w projekcie, najprawdopodobniej, która będzie wymagała od nas postanowienia, co robimy. Jaka jest ta sytuacja w projekcie? Testy automatyczne były dotychczas wykonywane w stabilnym systemie podlegającym testowaniu. Ok, czyli mieliśmy stabilny SUD, ale w związku ze zmieniającymi się wymaganiami biznesowymi, czyli mamy jakieś wymagania zmienione, ten system zostanie zaktualizowany w celu uwzględnienia kilku nowych funkcji. Ok, dodajemy nowe funkcje, dodajemy też wtyczki, które komunikują się za pośrednictwem API. Ok, czyli wygląda na to, jakbyśmy nie mieli do tej pory API, a teraz albo dodawali API, albo rozbudowywali API o jakieś nowe endpointy, czy nowe serwisy, jakby tego nie nazywał. I co w takim razie tutaj mamy do zrobienia, czy co możemy zrobić, co mamy do wyboru? Opcja A. Usprawniając mechanizm przywracania sprawności task, aby był bardziej odporny na usterki związane z błędami wywołania interfejsu API, to pewnie się przyda, ale podejrzewam, że to nie jest dobra odpowiedź, bo my tak naprawdę rozbudowujemy to API, więc usprawnianie mechanizmu jakichś tam failoverów, failbacków, przywracania sprawności task się przyda. No, zaparkujmy tę odpowiedź. Jak nie będzie lepszej, to będzie poprawna odpowiedź, bo dotyczy API. Aktualizując dokumentację task, w tym fragmenty dotyczące obsługi interfejsu API, no pewnie dobra rada, jak zawsze aktualizacja dokumentacji jest dobrą radą, aczkolwiek pewnie nam nie pomoże w automatyzacji, bo sama dokumentacja nie wykonuje testów. Więc to bym jeszcze bardziej zaparkował niż odpowiedź A. C. Udoskonalając proces logowania danych w celu wychwycenia przewidywanego wzrostu liczby defektów związanych z błędami interfejsu API. No też w sumie dobra rada, bo logowanie danych też się zawsze przydaje. No to jest nawet odrobinę lepsze niż C, jest bardziej praktyczne. No, ale też moim zdaniem jeszcze nie idealne. Ja czekam cały czas na odpowiedź, która powoduje, że mamy coś zrobić, mamy coś dodać, tak żeby to API nowe obsłużyć. Zobaczymy, może odpowiedź D tutaj spełni moje oczekiwania. D. Modyfikując warstwę adaptacji architektury automatyzacji testów w sposób umożliwiający TAS wykorzystanie testów przy użyciu interfejsów API. O, bingo, to jest to, co powinniśmy zrobić. Najlepsza odpowiedź z tych czterech. Oczywiście A, B, C i D trzeba by zrobić koniec końców, ale najpotrzebniejszą rzeczą na teraz jest tak naprawdę dodanie możliwości wykorzystania API. Krótkie przypomnienie dla tych, co nie pamiętają GTAA, czyli generycznej architektury automatyzacji testów. Ta architektura ma cztery warstwy. Warstwę generowania testów, w której projektujemy, tam są mechanizmy projektowania testów. Poniżej jest warstwa projektowania testów, gdzie zapisujemy już przypadki testowe. Później mamy warstwę wykonywania testów i w tej warstwie mamy mechanizmy odpowiadające za uruchamianie testów, czy wybieranie, które przypadki testowe uruchamiamy, plus logowanie i raportowanie. I warstwa najniższa to jest warstwa adaptacji, która odpowiada za łączenie czy wykonywanie przypadków testowych na konkretnym system Underfest, czy na GUI, czy na API, czy do bazy danych. I w tej warstwie też są symulatory i emulatory. Czyli tutaj odpowiedzią poprawną jest odpowiedź D, no bo musimy zmodyfikować tę warstwę, żeby móc wykonywać testy API. To jest jakby pierwsza potrzeba nasza w tej chwili, więc stawiam na odpowiedź D jak Dorota. I jeszcze jedno dokończenie. Sprawdźcie w sylabusie, czy na pewno nie pomyliłem warstw, w szczególności nazwy drugiej warstwy.